11 tom, 14 grudnia 1916. Jaki jest prawdziwy wypoczynek, który stworzenie powinno mieć w Bogu? Zadośćuczynienie Jezusa podczas snu. Ofiarowywałam mój sen Jezusowi, mówiąc do Niego: biorę ten sen i czynię go swoim, a śpiąc Twoim snem, chcę dać Ci radość, jak gdyby spał drugi Jezus. I nie pozwalając mi dokończyć tego, co chciałam mu powiedzieć, powiedział do mnie: ach tak, moja córko, śpi moim snem, abym, patrząc na ciebie, mógł się w tobie przeglądać, a przeglądając się w sobie, mógł znaleźć w tobie całego siebie. Skoro śpisz moim snem, a ja chcę, abyśmy mogli być w zgodzie we wszystkim i abyś ty mogła przyglądać się sobie we mnie, mam zamiar ci powiedzieć, dlaczego moje człowieczeństwo przyjęło słabość snu. Córko moja, stworzenie zostało stworzone przeze mnie. Chciałem więc trzymać je jako moją własność na moim łonie, w moich ramionach, w nieustannym spoczynku. Dusza zatem miała wypoczywać w mojej woli i świętości, w mojej miłości, w moim pięknie, mocy, mądrości itd. Te wszystkie moje przymioty są czynami, które tworzą prawdziwy wypoczynek. Ale co za ból! Stworzenie ucieka z mojego łona, a usiłując wyrwać się z moich ramion, w których mocno je ściskam, chce się przebudzić. Przebudzeniem są namiętności, grzech, ataki i przyjemności. Przebudzeniem są lęki, niepokoje, wzburzenie itd. Mimo, że bardzo opłakuję stworzenie i wzywam je do wypoczynku we mnie, ono mnie nie słucha. To jest wielka obraza i zniewaga mojej miłości, zniewaga, której stworzenie nie bierze pod uwagę. Nie stara się także za nią zadośćuczynić. To dlatego chciałem spać. Chciałem dać Ojcu zadośćuczynienie za wypoczynek, którego dusze w Nim nie przyjmują, i odwzajemnić się Mu za wszystkich. A kiedy odpoczywałem, wypraszałem dla wszystkich prawdziwy wypoczynek i czuwałem nad każdym sercem, aby uwolnić je od przebudzenia grzechu. Tak bardzo lubię wypoczynek stworzenia we mnie, że nie tylko chciałem spać, lecz także chciałem chodzić, aby dać spoczynek i jego stopom. Chciałem pracować, aby dać spoczynek jego rękom. Chciałem, aby moje serce biło i kochało, aby dać spoczynek jego sercu. Jednym słowem, chciałem uczynić wszystko, aby dusza czyniła wszystko we mnie i odpoczywała we mnie, i abym ja czynił dla niej wszystko i tym samym chronił ją w sobie. Fiat.